Hej, tu Karolina. Witam Was w ulubieńcach marca. I słuchajcie, to jest ostatni raz, kiedy nagrywam w domu. Dlatego pomyślałam, że troszeczkę zmienię tutaj otoczenie. Jestem w salonie i możecie słyszeć małe echo. Ale trudno. Jakoś sobie, mam nadzieję, damy radę. Na sam początek, jak zawsze, u mnie jest uroda i dzisiaj mam dla Was coś z pielęgnacji / zdrowia. Jest to płukanie ust olejem, tak zwane oil pulling. Jest to trend, o którym ja usłyszałam bardzo dawno temu. Pamiętam, oglądałam różnych youtuberów wegańskich, którzy stosowali taki styl życia high carb, low fat i oni codziennie rano po 20 minut płukali sobie buzię olejem kokosowym. Dla mnie brzmiało to jak kompletna abstrakcja. Po pierwsze, nie interesowałam się, jakie są tego właściwości. Po drugie, 20 minut, kto ma na to czas? W każdym razie ostatnio przy okazji słuchania różnych wywiadów z ekspertami od zdrowia parę razy obiło mi się o uszy hasło płukanie buzi olejem. Zgłębiłam temat i już wiem, o co chodzi. Sama zaczęłam to robić i płukałam usta olejem kokosowym przez cały miesiąc i mam zamiar to kontynuować. Zacznijmy od tego, że polega to na tym, że wstajemy rano i bierzemy sobie dosłownie łyżeczkę takiego oleju kokosowego, może być na przykład też olej sezamowy, i wkładamy ją sobie do buzi, a następnie płuczemy niczym płynem do płukania jamy ustnej przez minimum 3 minuty, ale może być 5 minut, wcale nie musi być 20. I teraz, co nam to daje? Po pierwsze, działa antybakteryjnie, ale w taki sposób, że zabija te złe bakterie, a zostawia te dobre. W przeciwieństwie do takiego płynu do płukania typu jakiś Listerin, który działa jak antybiotyk i zabija też dobre bakterie, przez co się uzależniamy od tego płynu, bo bez niego po prostu nasz oddech bardzo brzydko pachnie. Ten sposób, czyli płukanie olejem naturalnym, jest absolutnie sprawdzony i dzięki temu pozbywamy się tych złych bakterii. Mamy mniejsze szanse na dostanie jakiejś infekcji. Tutaj chodzi o infekcję całego ciała, tak, bo najwięcej zarostków tak naprawdę mamy w buzi. I przez to też nasze zęby są bielsze. Ja też bardzo lubię smak oleju kokosowego, więc zawsze rano miło sobie posmakować troszeczkę kokosa. Oczywiście po wypłukaniu wypluwamy nasz olej, tylko nie do zlewu, tylko do kosza, dlatego że ten olej może nam zapchać z czasem rury, więc pamiętajcie, do kosza. Przechodzimy do mody i dzisiaj będzie to coś z biżuterii. Często pytacie się mnie o moje pierścionki, o moje naszyjniki i dziś chciałabym powiedzieć Wam o moim nowym naszyjniku, który jest po prostu przepiękny. Jest to naszyjnik od Ani Kruk, srebrny, delikatny, taki jak lubię, który jest okrągły i przedstawia róże wiatrów, podróże, zmienianie miejsca zamieszkania jest mi bardzo bliskie. Też bardzo, bardzo utożsamiam się z tym elementem biżuterii. No i jest po prostu przepiękny, delikatny. Postaram się go znaleźć i Wam podlinkować. Czas na najlepszy dział, czyli dział jedzenia. I pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to warsztaty. Byłam w tym miesiącu na dwóch warsztatach. W poprzednich ulubieńcach mówiłam o moich pierwszych warsztatach w życiu. W tym miesiącu byłam na dwóch. Pierwszy to była kuchnia wegańska dookoła świata w Instytucie Sztuki Kulinarnej w Warszawie. I drugie to były bezserniki wegańskie z owsianą PL, którą możecie kojarzyć z... Dzięki mail. Którą możecie kojarzyć z Instagrama. Mowa tutaj oczywiście o Justynie. Pierwsze warsztaty to była pełna profeska, akademia kulinarna, wiele godzin wspólnego gotowania, bardzo dobrze przygotowane, bardzo dużo miejsca do pracy, małe grupki, wiele potraw. Moim zdaniem naprawdę pełna profeska, bardzo mi się to podobało. Też prowadząca dawała mnóstwo wskazówek w trakcie gotowania, jak można stosować ten produkt w inny sposób, czym można go zamienić, dlaczego ten jest wartościowy. Dużo dawała też informacji na temat historii danego dania, tego skąd on pochodził, bo tam były dania i libańskie, i syryjskie, i tajskie, także ja byłam naprawdę zachwycona. No, a drugie warsztaty to były bezserniki z Justyną, tak jak mówiłam. I to była super zabawa, to było moje marzenie, ponieważ ja zazwyczaj cienka jestem w ciastach i mam do nich jakieś uprzedzenie. Absolutnie te warsztaty przekonały mnie, że jest to bardzo proste, była super atmosfera i były po prostu pyszne ciacha. Kolejny ulubieniec marca to jest moje odkrycie. To jest największy, jak to się mówi, highlight tego miesiąca, a to jest jedzenie w Hamburgu. Byłam z moim bratem w Hamburgu i kulinarnie to był po prostu wyjazd życia. Dwa miejsca, o których chciałabym powiedzieć. Pierwsze z nich to Mamalicious.
czyli tak zwany kanadyjski diner, czyli taki bar mleczny, taka jadłodajnia amerykańsko-kanadyjska, powiedzmy, gdzie jedliśmy gyros z tzatzikami. Gyros, który smakował jak gyros. Słuchajcie, każdy by się nabrał. Tzatziki oczywiście też przepyszne, do tego ziemniaczki. Ja jadłam jeszcze mac and cheese, czyli makaron zapiekany z serem. Też coś mega pysznego. No i Kuba też zachwalał pancake'i. I drugie miejsce, do którego poszliśmy i też byliśmy tam wiele razy, tak jak w przypadku Mamalicious, to jest Vincent Vegan. To jest fast food. Są food trucki w Hamburgu, ale też miejsce w w takim centrum handlowym, w samym centrum miasta. Jest tak zwany food court i tam są różne knajpy w takim stylu totalnie barowym, jak w centrum handlowym, więc nie jest to jakoś specjalnie romantyczne i urocze, jeżeli chodzi o wnętrze, ale ma tam swoje stanowisko Vincent Vegan i powiem Wam szczerze, to był hitów burgerów wegańskich w moim życiu. Robią burgera klasycznego, jak wołowego, panierowanego kurczak burgera, mają sery, mają przepyszne sosy i autentycznie nic, co w życiu jadłam, ala mięsnego, wegańskiego, nie można nawet porównać w połowie do tego, co my tam przeżyliśmy z Kubą, to autentycznie smakowało jak mięso. I teraz wszyscy hejterzy, wszystkie osoby, które są przeciwne nazywaniu wegańskiego mięsa mięsem, albo uważają, że to dziwne, że weganie chcą mieć mięso, pamiętajcie, że ja jestem weganką z przyczyn etycznych dla zwierząt, a nigdy nie mówiłam, że mięsa nie lubię. Dlatego bardzo było miło spróbować czegoś, co smakowało jak mięso, a przy okazji było dobre dla świata. Te wszystkie kotlety były zrobione albo z tofu, albo z seitana, zazwyczaj z dwóch. I było po prostu bajeczne. To jest coś niesamowitego, jakbyście jedli autentycznego kurczak burgera albo normalnego burgera. Dosyć dziwne doświadczenie, nie powiem, ale polecam. Też bardzo fajne mieli frytki z awokado, zawsze marzyłam, żeby spróbować frytki z awokado i normalne frytki w sosie orzechowym. To był sos zrobiony z masła orzechowego, przecieru pomidorowego, jakichś tam przypraw. Coś genialnego. Wszystko tam było przepyszne. Polecam. Kolejny ulubieniec jest dla mnie dość nostalgiczny, ponieważ się kończy, a jest to współpraca z Ginger Up Studio. Miałam przyjemność przez, myślę, tak półtora miesiąca trenować u Karoliny w Ginger Up Studio tutaj w Łodzi. Karolina była moją trenerką personalną, jest ekspertką od pilatesu, jest tancerką i ma niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi o to, jak pracować z ciałem. I w ogóle jej studio jest tak przepiękne, że czułam się tam jak u siebie w domu. Spotykałyśmy się raz w tygodniu, średnio. I ja powiem Wam, to było moje pierwsze doświadczenie z treningiem personalnym. I dogadałyśmy się świetnie. Karolina dokładnie zrozumiała, czego ja oczekuję. Robiłyśmy to, na co można powiedzieć, miałam danego dnia ochotę, więc czasami był to dzień robienia pilatesu i jogi, rozciągania, bo to jest coś, co ja uwielbiam. A czasami miałam ochotę poświęcić się wzmacnianiu i pracowaniu nad różnymi rejonami, które wymagają poprawy. Także studio jest przepiękne, atmosfera jest przemiła i Karolina jest po prostu super. Możecie do niej się zapisać na zajęcia grupowe, możecie zapisać na zajęcia indywidualne. Jeżeli jesteście w Łodzi, to uderzajcie, pełny profesjonalizm i naprawdę dobre serce. Mogę zdradzić, że niedługo na kanale jeszcze będzie trochę więcej rzeczy z Karoliną, także czekajcie. Teraz mamy dział filmu i nie było żadnego takiego filmu, który by mnie powalił, tak jak to było w poprzednim miesiącu z Call Me By Your Name, ale pomyślałam, że widziałam dwa bardzo fajne filmy, po prostu Wam je szybciutko polecę. Pierwszy film to jest Lady Bird, nominowany do Oscara, tak myślę, film z tego roku, Saoirse Ronan i oczywiście z Timothée Chalamet'em, którego po prostu uwielbiam, też on tam gra jakąś maleńką rolę. Świetny film, mega życiowy, o nastolatkach, o dorastaniu, o rodzicach, o relacjach międzyludzkich. Świetny, cudowny, bardzo Wam polecam. I drugi film to jest Spacer po linie, to jest film o Johnnym Cashu, w którym gra Joaquin Phoenix oraz Reese Witherspoon. Świetnie aktorsko, bardzo piękna historia, super muzyka, bardzo fajne stroje. Polecam Wam, warto uczyć się troszeczkę o historii, w tym przypadku o historii muzyki, właśnie w taki nieco bardziej przystępny sposób, bo jest to oczywiście film fabularny, znani aktorzy, bardzo ładnie zrobiony, no ale mówi też dużo o naturze ludzkiej, także zachęcam. Dzisiaj w dziale online Mamma Mia Blog. Blog, który ja odkryłam zdecydowanie za późno w swoim życiu. Blog i kanał. Mamma Mia Blog to jest taki blog, powiedziałabym, to jest w ogóle blog polski. To jest blog rodzinny. Mamy
Mamy, mamy tatę i mamy synka, którzy podróżują po świecie i robią przepiękne, przepiękne zdjęcia. Kanał jest na najwyższym poziomie, moim zdaniem, na polskim YouTubie. Jest mi bardzo smutno, że ma tak mało subskrypcji, dlatego koniecznie musicie ich odwiedzić. Przepiękna estetyka, naprawdę najwyższy poziom filmografii, fotografii na blogu. A przy okazji są to założyciele marki Seaside Tones, którą ja uwielbiam i którą noszę bardzo często, czyli moje ubrania lniane, które szczególnie w moich vlogach i na moich zdjęciach z Madrytu mogliście podziwiać. Także Mamma Mia blog i kanał, naprawdę coś niesamowitego. Przedostatni ulubieniec dzieł podróży to, uwaga, 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 Hamburg! A w Hamburgu, uwaga, 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 Harry! Tak, mam 12 lat, słuchajcie. Byłam z moim bratem w Hamburgu. O ile się nie mylę, widzieliście to w poniedziałkowym vlogu, jeżeli nie, to zachęcam. Pojechaliśmy na 4 dni. Hamburg jest przepiękny. Naprawdę architektonicznie, kulinarnie. Również, no chciałam powiedzieć pogodowo, ale pogodowo to tak średnio. Ale było naprawdę bardzo sympatycznie i mogłam zobaczyć Harry'ego Stylesa. Mimo, że mam 21 lat, nie jest mi głupio z tym, że uwielbiam Harry'ego i to było moje ogromne marzenie, żeby iść na jego koncert. Kupiłam bilety bardzo, bardzo dawno temu, jakoś na jesieni, tak mi się wydaje, albo nawet jeszcze w wakacje, chyba w sierpniu. I marzyłam o tym, żeby zobaczyć go na żywo. Było genialnie. Zagrał kilka premierowych piosenek, kilka staroci. I atmosfera była naprawdę przepiękna, wcale nie czułam się jakoś dziwnie, że byłam najmłodsza, bo znam mój brat, który jest kochany na tyle, żeby ze mną pojechać. Zobaczcie wszystko zresztą, że zobaczyliście albo możecie zobaczyć w poniedziałkowym food vlogu, ale to było na pewno najfajniejsze wydarzenie z całego miesiąca. I na sam koniec, drugie najważniejsze wydarzenie, zjawisko, projekt z całego miesiąca, to jest to, co zdradziłam Wam w środę, czyli mój podcast. I to zostawiłam na sam koniec, ponieważ to jest taki mój osobisty ulubieniec i tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać po odbiorze go w przyszłości przez Was, w najbliższym czasie, nawet nie przyszłości, w niedalekiej przyszłości. Praca nad podcastem to było dużo główkowania, dużo roboty, dużo też, może tak powiedziałabym, stresu i takiej niepewności, na pewno przełamania się. Ale na pewno jest to coś, co też było jednym z moich marzeń i bardzo się cieszę, że udało mi się to zrealizować jeszcze przed wyjazdem do Berlina. Także zapraszam Was już w środę i w każdą kolejną środę o 16 na bardzo fajną audycję, rozmowę z ciekawymi osobami. To są już wszyscy ulubieńcy tego miesiąca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i czekam na Waszych ulubieńców w komentarzach, tak jak zawsze. My widzimy się w poniedziałek we vlogu, w środę w podcaście i za tydzień w filmie piątkowym, bo teraz startujemy 3 filmy tygodniowo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Buziaki, pa, pa!